Jeszcze jedną nutę chciałem puścić, bo widziałem, że Białas wrzucił snippet swojej piosenki Bonusa RPK na swojego Instagrama i wyjątkowo dobry wers tam nawinął. I chciałem aż sprawdzić całą piosenkę dzięki temu. Jeszcze Alesian napisze w ogóle. RPK, RPK, odbicie lustrzane, odbicie lustrzane, uważnie patrz. Okej. Patrzę się w lustro i widzę człowieka, co z biednego pieca chleb szamał. Sporo część swego życia poświęcił, aby braterstwa nie puścić w kanał. Oznaka męstwa, za to mu chwała, choć nieraz dramat poklastał psychę. Honor wartością, której nie złamał, byłoby trzeba, to grzałby dychę. Patrzę się w lustro i widzę syna, który swą matkę kocha nad życie. Ojca jedynie zna z opowieści, gdyż nigdy nie miał okazji go widzieć. Swój autorytet odnalazł w rymach treści zawartej na bicie. Jako zamiennik wybrał ulicę, kiedyś to uczeń, dziś nauczyciel. Patrzę się w lustro. No bonus jak bonus, nie? No dzisiaj nawija tak samo jak nawijał 20 lat temu. I widzę ojca, dziwnie przez 20 lat, 15. 20 lat będzie nawijał tak samo. Pewnie tak, pewnie tak. Zdobicie, przeciwna kopia o dom swój dba, oddaje serce rodzinie. Zawsze. Tam dwóch cudownych synów ma oraz tą drugą połówkę. Dla nich co dnia wysyma duszę, dla nich zapełnia lodówkę. Widzę się w lustrze pewnie i dumnie, na twarzy lat mi przybyło. Kiedyś nienawiść była mą siłą, dzisiaj to dobroć i miłość. Coś się zmieniło, na bańce siwo, ja w doświadczenia bogaty. Powracam stamtąd, gdzie inni idą, by ten sam widok zobaczyć. Patrzę w lustro, widzę przeszłość, brudna karta. Ale Bonus strasznie dziwne kolaboracje zaczął robić. Znaczy ja rozumiem, że to jest może po części takie, wiecie, no trzymanie się może nie tyle co trendów, co próba zostania, żeby cały czas było głośno o nim, nie? Ale na przykład nie spodziewałbym się nigdy Alesiana u Bonusa, gdyby to się już nie wydarzyło. W sensie to jest takie strasznie nietypowe połączenie, nie? Zobaczyć. Patrzę w lustro, widzę przeszłość, brudna karta. Bloki ciekla stają, zbita szklanka. Którą to już noc, leci farba. Szczęścia chodzą w maskach. Fuck, lustro uświadamia ile wad mam. Ze sobą walka. Ciężki krok, hardcore rap na słuchawkach. RPK SNSB to jest symulacja. Stop, w szkole nie było nauki, była przemoc i był duch. Chciałem kurwa być jak winyl, wokół muzy zrobić szum. Oszczędności 0 zł i na kacu bani boom. Mogłem wtedy grać w pornosach, no bo miałem taki chuj. A teraz... Nie, ale teraz słuchajcie całej tej zwroty, ona jest naprawdę mocna, bo tak jak mówiłem, przesłuchałem na Instagramie, co wrzucił na story Białas. I szczerze, nie wiem, czy bez kitu to nie jest mocniejsza zwrota niż większość na najnowszym Polonie. I chuj, a teraz jestem grze jak Wiedźmin i nie udaję, że nie robię pęgi. Ale się już nie lansuję pieniędzmi, bo żyję w kraju, gdzie ludzie są biedni. Tutaj dzieciaki dostają depresji, bo nie mają tego co influencerki. Chuj razy mogłem reklamować alkoholałem, bo życie rozjebał mi tensy. Raperzy normalizują używki, no w sumie tak samo jak Sławomir Mentę. Sam to robiłem bardzo dużo razy i żałuję, że mi z tym to było błędem. Ojcowie w domach siedzą najebani i nawet nie myślą co to robi z dzieckiem. Świat oficjalnie już stanął na głowie, a podobno skończył się breakdance. Nie daj sobie poryć głowy debilom, dla których tylko zarabianie jest święte. Bo ile nie miałbyś, to zawsze będzie tu ten, co ma mniej i ten, co ma więcej. Wiadomo, że trzeba zarobić siano, bo wszystkim jest ono do życia potrzebne. Mimo, że pieniądze szczęścia nie dają, to mogą dać spokój, a on daje szczęście. Patrzę w lustro, widzę przeszłość, brudna karta. No to jeden z lepszych wersów Białasa ostatnimi czasy, według mnie. Ja, którą to już noc, leci farba. Siedem lat nieszczęścia chodzą w maskach. Lustro uświadamia, ile wad ma. Ze sobą walka. Ciężki krok, hardcore rap na słuchawkach. RPK SNSB to jest symulacja. Takiej. Jak się nazywa ta nuta? Lustro. Ale u Bonusa uważam, że i tak jeden z takich lepszych fitów, chyba ciężko powiedzieć, nazwać Gedza nową generacją, no ale teoretycznie jakby taki pik popularności zdobył już w tej nowym brzmieniu, w tej nowej szkole, wiecie o co chodzi, z takich nowszych fitów, uważam, że Gedz tak wyciągnął, aktualizuje dane, ogólnie cała ta piosenka mi nie leży, do refrenu, wracam do niej tylko przez refren Gedza. Kończy się w sądzie mi, jak Mohamed Ali, aktualizuje. To nie jest refren, to nie jest refren, dajcie chwilę. By słowa te niezwyciężone były i rozpierdalały ci. Dobra, idziemy dalej. Szykować się fejki, Bonus na trapie. Co tam hejterki, teraz gałganom przydadzą się szelki. Teraz tym fanom opadają szczęki. Kto grób, kto brak, łapie rozeznanie. Ze mną od lat, jeden tu skład, aktualizuje dane. W sensie to nie jest jakiś wybitnie skillowy refren, ale jest tak prosto sklejony i na tym bicie tak siedzi, że jakoś został mi pojęci. Łapie rozeznanie. Ze mną od lat, jeden tu skład, aktualizuje dane. Aktualizuje dane. Aktualizuje dane. Tyle ile z ciebie dasz.
Później będzie ci dane. I wchodzi Kizo i cała piosenka czas idzie do piuta. To już chyba teraz nie ma opcji, że zaśmie. Nie. Dopiero... Dobra, skip.